circus I remember from my childhood was definitely not made of meat. The last time I checked. No! No, that's a bad place! Okej, spróbuję. Spróbuję, ale niczego nie obiecuję. Bo jak ja sobie pomyślę o tym fragmencie, to możecie sobie wyobrazić. O, masakra, to jest masakra. Cóż nie pamiętam. Nie, jak złego, to ja nie, nawet... No, ach. Co ja miałam zrobić? Królika mu dać, tak? Dobrze to pamiętam? Nie, kurka. Co tu się dzieje? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie tak, na pewno tak, to ja tego na pewno nie zrobię. Jakie to jest smutne. Ja muszę tego królika mu przynieść. Albo przytrzymać. Nie znoszę tego etapu, rozumiecie to, że ja nagrałam ostatni odcinek, nie wiem, z 2 miesiące temu. Bo jak ja sobie pomyślę o tym etapie, to mnie po prostu wszystko boli. Najgorszy w tej całej grze. Co tu się... Co to jest? Ha! Zostawcie go w spokoju, cholernik jedne. Masz, trzymaj. Oni i tak zbyt dużo ich... Przeżyło, czy zbyt... Już ma zbyt mało życia. Boli mnie ta myśl o tej grze. No dalej, Rasputin! Nie, nie! Chociaż pudełko na kapelusze się cieszy. No co za świństwo, no ten etap jest do tylnej części ciała. Zdecydowanie. Kto go wymyślił, był mieszkał na rozum... A to jest początek przecież, a on się potem robi... Tylko głupszy, no... No tak to ja na pewno to zrobię, nie? Aż w ogóle to jest jakiś horror. Zostaw mnie. Teraz to już na pewno nie zdążę, bo to jest jeszcze kawał drogi, a on już ma mało życia. Nie pamiętam sterowania, nie pamiętam nawet. Ej, no. To? Znaczy ja się wcale nie dziwię, nie? Bo mi spadło 1 000 000 razy. Możecie się śmiać, ale powód, dla którego nie nagrywałam tak długo, nie do końca było tylko to, że to był ten etap. Choć nie powiem, raczej miało to pewien wpływ, bo jak pomyślałam o tym, że to właśnie ten etap mam znowu zagrać. Dla mnie to jest w ogóle porąbany jest ten etap, naprawdę. Jest w ogóle, o ile w całej grze wszystko w miarę mi się podobało, tak
ten jest dla mnie po prostu... koszmarny. Właśnie ze względu na to strasznie jest trudny. Nie no, zwłaszcza właśnie te. Kuk. To jest właściwie najgorszy etap. To jest właśnie... Chodź tu! Zostawcie go w spokoju! Słyszycie? Już! Puszczać mi go! Zdecydowanie najgorsze są to z tymi... mieczami. Bo tam ten pierwszy etap to jeszcze było, ale... Potem jest jeszcze gorszy. Chcę, że Bóg tam stoi? Dla mnie po prostu koszmar. Nie, no jeszcze spadłam! No już... Dlaczego one zniknęły w ogóle? Tego przejść. No i nie. O nie. Właściwie to nawet lepiej chyba jest w tym momencie spaść. Sakra. Teraz muszę się złapać. Kurczak. Kurczak. Tak to oczywiście, że ja będę marudzić, bo ja uważam, że ten etap jest po prostu jakąś pomyłką. No i zdecydowanie jest pomyłką. A, jest dobra. O. Nie, etap jest po prostu koszmarny według mnie. I według mnie był on koszmarny zawsze. Od początku, odkąd wtedy pierwszy raz grałam. Według mnie naprawdę on jest źle zrobiony. O, ja tak w ogóle jeszcze umrę. Na szczęście to nie jest tak, że jak on tutaj będzie miał mało życia, to potem będzie miał mało. Tylko zostaw. Kurka, no zostaw go w spokoju. Słyszysz mnie? Królik! Stój! Dziękuję. Czemu mógłbyś go nie puszczać? Poprosiłabym ciebie następnym razem, jak tam polecisz. No, jest masakra. Są takie etapy w grach, które po prostu bolą przez całe życie. Powinno być troszeczkę więcej czasu, zanim tamci go zaczną atakować. Dobra, nie jest tak źle. No, złap się. I teraz się rozbujaj i chodźcie tu. Wilki! Wilki, zostawcie mnie go w spokoju. Wolałabym życie. Liczku. Okej.
Ja już w ogóle pozdążyłam przez ten czas, tak długi, który nie grałam, pozapominać w ogóle o co chodziło. Noż. No kurczę, no. Ach, no nie tak. Ja zawsze w złym momencie skoczę. No, może złap się, nie. Dziękuję, bo to właściwie ma więcej. No czemu ja nie mogę to złapać? Masakryczne to jest, no masakryczne, no najgorsze na świecie. Dobra, nie jest źle, ale... Największy problem jest taki, że już nie zdążę, bo przecież gdzie on jest? Nie nienawidzę tej gry. Seryjnie, gra jest świetna generalnie, nie? Ale moment, w którym doszło do tego... Do tego etapu momentalnie ją znienawidziłam. Naprawdę. Nie znoszę takich rzeczy, których właśnie nie mogę potem przejść. Milion lat i po prostu zaraz ja jakbym sama grała, to najprawdopodobniej już dawno temu. Gdzie teraz? Tu jest ta kalina. Ja strzelają do mnie jeszcze ze wszystkich stron. No czemu by nie? No puść się! Rasputin! Puść się! No już w cholerę jasną jak się puszcza! Mam królika. To jest pierwszy raz, kiedy dotarłam do tego etapu, ale są jeszcze dalsze. Chociaż... Coś nie ma. Co teraz? O, panie. Tak, tylko ja nie wiem, dokąd ja mam teraz iść. Nie wiem, dokąd mam iść i zaraz umrę. Tak umrę. Ale to jest smutne.
wiem, dokąd ja mam tam iść. Trochę to robię specjalnie, bo liczę na to, że uda mi się pozbierać te niebieskie, chociaż widzę, że nie bardzo. Teraz się nie muszę spieszyć przede wszystkim, ponieważ temu małemu już nic nie grozi. Tyle dobrego. Aczkolwiek... Okej, no to było nawet ładne. Właśnie wydaje mi się, że o spadaj mi aż tutaj, co? Bo ja nie wiem, może gdzieś się w logicznym miejscu chociaż właśnie ożywię. Oła? Kurka, no idź może tu. Może nie tak. Pięknie. Szybciej, 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 szybciej. Może w tę stronę. Idę na chwilę do was, żuczki, moje kochane. Z jednego bardzo ważnego powodu. Tak, życie. Bo ja zaraz umrę, a wolałabym nie, bo mi jasne, ale bardzo duże przeczucie, że jak umrę, będę musiała od nowa to robić. A to mnie by bardzo, bardzo bolało, gdybym musiała to robić od nowa. Nie wiem, czy chcę. Jeszcze do mnie mogą strzelać, rozumiecie to? Namiot cyrkowy. To tak nie do końca był namiot cyrkowy. To było... Rzeźnia królikowa. Ulubiona kolejka górska. Tunnel of Love. Ja coś czuję, że nie będę jej lubić. To mi się w ogóle teraz zapisze tu, gdzie ja bym chciała, żeby to się zapisało. Mam nadzieję. O matko, czy tu nadal ktoś do mnie strzela? Czajcie to, że nawet teraz ktoś do mnie strzela? Tam, z daleka. Jakby nie dość mnie nastrzelali po prostu, wiecie, tą chwilę temu. Najgorsze jest to, że widzicie, ich się nie da zabić. Można tylko na chwileczkę. Nie, nie chciałam jeszcze tu iść, halo. Zrobiłam coś dziwnego, coś, czego nie powinnam była robić. Czyli nie chciałam jeszcze iść dalej. Ale poszłam. Ja w ogóle nie ogarniam, co się tu dzieje, spoko. Matko, nic! Nie widziałam. Nigdy nic nie było widać. Tak naprawdę. Widzicie, jeszcze miałam tą plakietkę, nawet nie wiedziałam, że ją mam.
Ale seryjnie, to było straszne. Trochę. Nawet mocno. Ale okej. A tu widzicie, jeszcze jest wsysacz. Zabrano, widzicie, wszystkie mentalne, a mnie nie zabrała, gdybym... Nie, dziękuję. Hey, why don't you just take a little nibble of that and see if I can taste it too? Nothing more to report at this time. Crawler out. Tak, tak. Chciałam się pozbyć wsysacza, ale dlatego bekon. Bo to jest jedyny sposób, jaki je znam. No, a ja to już było ślisko, bo tego to nie mogłam uniknąć. Ja w ogóle nie wiem, jak tutaj to rozgrywać. Zwłaszcza jak już dojdę do tamtego momentu, w którym poprzednio byłam. Wow! Znaczy ja mam tam skoczyć, czy co? Tak ja nie bardzo wiem, co robić. Tak szczerze. Wow, panie, byłam w ogóle nierozpędzona. Mam wrażenie, że jakoś wolniej jedziemy teraz, niż ostatnio.